Jaka część koła jest zakolorowana na czerwono? Spójrzmy. Koło jest podzielone na 8 części. Zamalowano 3 z nich. Zatem 3 części z 8 zostały zamalowane. Czyli 3 ósme koła, zapiszę 3 ósme koła, jest zamalowane. Na komputerze często ułamek zapisuje się w ten sposób. My piszemy 3, zapiszę 3, kreska ułamkowa, ósme, 3 ósme. Na komputerze używamy takiego znaku. 3 ósme, sprawdźmy. Zgadza się, przejdźmy dalej. Jaka część koła jest zamalowana na czerwono? Taki sam przykład. Tym razem mamy koło, które jest podzielone na 5 równych części. 5 części jest zakolorowanych na czerwono. Zapiszę 5 piątych koła jest zakolorowanych na czerwono. Zamalowanych na czerwono. 5 piątych, czyli tak naprawdę zwróć uwagę, że to jest całe koło. 5 piątych to po prostu 1. Sprawdźmy. Jeszcze jeden przykład. Jaka część tego prostokąta jest zakolorowana na czerwono? Ten prostokąt jest podzielony na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 równych części. 9 części, 1, 2, 3, 4, 5 z nich jest zakolorowanych na czerwono, czyli 5 dziewiątych prostokąta jest zakolorowanych na czerwono. Zachęcam Cię do rozwiązania tego prostego ćwiczenia na stronie Khan Academy. Link znajdziesz w opisie tego filmu.